A my jesteśmy w Kołobrzegu i obserwujemy to, jak nadmorskie miejscowości od lat się zmieniają, rozwijają się. Do tego potrzeba absolutnie pieniędzy i ludzi, którzy umieją je wykorzystać. A wśród nich jest pan Adam Kujawa z Ustronia Morskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pan skorzystał z pieniędzy, które daje program operacyjny Ryby na lata 2007-2013. Jak pan się dowiedział o Europejskim Funduszu Rybackim? Tak, dokładnie. Skorzystałem z takich pieniążków. Dowiedziałem się o nich od znajomych, którzy również z takich dotacji skorzystali. Natomiast dalsze informacje pozyskałem już z internetu, tak żeby przygotować się do złożenia wniosków naszej lokalnej grupie rybackiej tu w Kołobrzegu. No i udało się po kilku startach w końcu te pieniążki pozyskać. No i rozbudował pan dzięki temu swój pensjonat w Ustroniu Morskim. Co się udało zrobić? Tak jest. Rozbudowałem pensjonat o sekcję żywienia oraz o bazę spa. Zrobiliśmy przepiękną restaurację z podwieszonymi łodziami pod sufitem, o charakterze marynistycznym, z pięknym barkiem w kształcie łodzi, z krzesłami marynistycznymi. Zrobiliśmy też kuchnię, która specjalizuje się w kuchni polskiej, z dodatkami oczywiście rybnymi, czyli naszymi tutaj regionalnymi, oraz dodatkowo gotowaniem na parze. Poza tym zrobiliśmy też sekcję strefę relaksu, w której udało nam się w niewielkiej przestrzeni wykorzystać tak naprawdę optymalnie każdy centymetr, zachowując jednocześnie funkcjonalność tego pomieszczenia. Zrobiliśmy łaźnię parową z aromaterapią, zrobiliśmy saunę fińską z koloroterapią, zrobiliśmy saunę infrared, zrobiliśmy również jacuzzi z masażem powietrznym, czyli air massage, masażem wodnym, czyli hydromasaż oraz ozonowaniem. Mamy też w naszej strefie spa kubeł zimnej wody na głowę, czyli do szokowego schładzania ciała oraz deszczownię. Poza tym naszą bazę spa rozbudowaliśmy o dodatkowe łóżka do rehabilitacji i masażu oraz o pielęgnacji ciała. Można u nas wykonać masaże długie, klasyczne, godzinne. Można też masaże częściowe, refleksologię stóp i inne masaże związane też z między innymi odchudzaniem. O, to ja mam babskie pytanie, jeżeli chodzi o spa. Coś specjalnego dla pań, co by pan polecił? Oczywiście masaż gorącymi kamieniami, to na pewno taki kluczowy, natomiast całą paletę przedstawia zawsze nasza recepcja. Ja nie szczególnie zajmuję się, że tak powiem, masażami, ja zajmuję się całością, w związku z tym zawsze odsyłam do naszego masażysty, który zawsze służy pomocą i zawsze jest na miejscu. Ludzie przyjeżdżają nad Bałtyk całymi rodzinami. O dzieciach też państwo pomyśleli? Króciutko. Tak jest, jak najbardziej. Nasz pensjonat specjalizuje się właśnie w czasach rodzin z dziećmi. Mamy pokoje 3-4 osobowe, też również kilka dwójek, dzięki czemu właśnie rodziny z dziećmi bardzo, bardzo gremialnie nas odwiedzają. Bardzo dziękuję serdecznie. Zapraszamy nad Polski Bałtyk. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Sponsorem programu było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozwijamy polskie rybactwo.